miejsce i tym samym nowy sposób na podróżowanie po kraju. Do wyboru w tej chwili jest kilkanaście szlaków. Na przykład sandomierski szlak jabłkowy, na którym nauczą nas, jak robić najlepszą żarlotkę pod słońcem. Kolejny to już dobrze znany szlak Śląskie Smaki, na który pojechała moja znajoma. Nie miałam wielkiej ochoty zwiedzać Śląska, bo kojarzył jej się z szarzyzną, z hołdami, z kopalniami. Ale poszukując żurku idealnego, odkryła Nikiszowiec, zamki w Babolicach, Birowie, w Pszczynie. Na deser mamy jeszcze coś. Szlak Śliwkowy. A co operuje? O tym już Katarzyna Łagosz ze Stowarzyszenia Na Śliwkowym Szlaku. Najwięcej sadów znajduje się w gminie Laskowa, gminie Iskowa. Zbocza tych miejscowości pokryte są sadami i również w ten krajobraz skomponowane są tradycyjne suszarnie. Tradycyjna suszarnia zbudowana jest z drewna, jest dwukondygnacyjna. Na dolnej kondygnacji znajduje się palenisko, natomiast u góry znajdują się ruszta, zazwyczaj drewniane, na których wysypywane są owoce. Całość przykryta jest takim spadzistym dachem. Owoce suszy się, wysypując je na te ruszta i zapalając ognisko. Dym suszy owoce i nadaje im specyficzny aromat. Na szlaku najpiękniej jest w maju, kiedy kwitną śliwe, ale za to najsmaczniej w sierpniu i we wrześniu, kiedy są zbiory. Jedno jest pewne, w podróży wszystko smakuje lepiej, a więc jedźmy, jedzmy.